września. Audycja zawiera lokowanie produktu. Gościniec Radia Września 93,7. Karol Krzeszowiec zaprasza na program Gościniec Radia Września. Dzisiaj przedsiębiorcy i problem koronawirusa. Naszym gościem jest dziś jeden z wrześniańskich przedsiębiorców, Adam Plackowski, współwłaściciel firmy Wyroby Tradycyjne z Dziada Pradziada. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie Adamie, czym się zajmujecie? Nasza firma Wyroby Tradycyjne z Dziada Pradziada zajmuje się produkcją i sprzedażą żywności bez konserwantów. Główne kategorie, jakie znajdują się w naszej ofercie naszych sklepów, to są wędliny, nabiał, pieczywo i dodatkowo mamy takie produkty jak przetwory, miody. Wszystko, co znajduje się na polskich stołach w takim... A co nie jest kaszą, ryżem, mąką i wszystko makaronem. Robione tradycyjnie, tak jak nazwa firmy, tak? Tak, tak, tak. Właśnie od lat staramy się jakby kultywować tej naszej nazwie, która mówi wyroby tradycyjne z dziada pradziada. One są produkowane takimi i starymi metodami i mają taki smak, jak był kiedyś. Właśnie to jest jakby przewaga naszej firmy, jak kiedyś próbowaliśmy sobie znaleźć, co jest takim kluczowym elementem naszych produktów, dlaczego nasze produkty są pokochali nasi klienci, no to głównym atrybutem to jest smak, wie pan? Szukamy zawsze takich smaków z lat 80. albo jeszcze starszych. Powrót do przeszłości. Tak, tak. Ale bardzo dobrze. Natomiast proszę mi powiedzieć, czy taka produkcja bardziej tradycyjnymi metodami jest trudniejsza czy prostsza? Trudniejsza jest o tyle, że gdyby ją się chciało robić na dużą skalę, to by się jej nie dało robić. Także ona ma swoje plusy i minusy. Dzisiaj nasza firma jakby działa tutaj lokalnie i jest zorganizowana magazyn, producenci, którzy są, to są z Wrześni lub z okolic Wrześni, ale sprzedajemy teoretycznie globalnie, bo do tej pory mieliśmy 20 swoich sklepów stacjonarnych, zlokalizowanych głównie w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu. Najbliżej tu we Wrześni mieliśmy w Gnieźnie. Ale można przez internet też u was, chociaż do tego jeszcze dojdziemy. Wspomniał pan, że całkiem dobrze udało wam się rozwinąć. 20 sklepów w kilku największych miastach Polski. A jak teraz porównujecie swoją sytuację do tego, co się zmieniło od momentu wybuchu koronawirusa? Znaczy, nasza firma akurat znalazła się w tej troszkę nieszczęśliwej sytuacji, że 100% swoich lokalizacji, gdzie prowadziła sprzedaż, miała w galeriach handlowych, które teoretycznie zostały zamknięte decyzją rządu. No i w praktyce zostały. Zostały teoretycznie zamknięte poza tymi dużymi sklepami. Dlatego my w pewnym momencie, na przełomie 13-20 marca, utraciliśmy 100% biznesu teoretycznie. Mamy 2 sklepy, udało się jakoś tam zachować jakimś cudem i te 2 sklepy, ale to jest 5% sprzedaży, którą generowaliśmy do tej pory. To dla przedsiębiorcy to jest po prostu sytuacja tragiczna. No od góry zakazuje się wam pewnego rodzaju działalności, prawda? Ze względów bezpieczeństwa. Trochę ciężko czasem jest się z tym kłócić, ale brakuje, jest to jest kij, a brakuje marchewki może dla przedsiębiorców. W każdym razie straciliście możliwość dochodu. Na jaki pomysł wpadliście? Co robicie teraz, żeby w jakiś sposób utrzymać płynność firmy i też utrzymać siebie? Znaczy, my osobiście mieliśmy to szczęście, że od dłuższego czasu, a tak naprawdę to ponad 2 lata, funkcjonował, nasza firma miała sklep internetowy. Dobrze prowadzony sklep internetowy. To była taka, do tej pory, to była taka nasza wisienka na torcie. My nie mieliśmy z tego jakichś korzyści, bo to było tylko mały ułamek naszych procent. Dodatek, tak? Dlatego, że konsument Polski nie jest jeszcze gotowy kupować żywności w internecie.
my wiemy, my zawsze myśleliśmy, że kiedyś przyjdzie taki moment, że konsument będzie doganiał Europejczyków, Francuzów, Anglików i będzie nie dosyć, że w ogóle kupował więcej w internecie, to również zacznie żywność kupować. Ale spodziewaliśmy się tego za 10 lat. To jest dość ciężkie, bo kupujemy bardzo często oczami. Tak. Nie widząc tej potrawy bądź tego produktu jedzenia, no wiemy, że to zdjęcie można zrobić pod takim kątem, takim. To może wyglądać wspaniale, tak. A efekt w rzeczywistości może być zdecydowanie inny. No, tak, ale rozumiem, że Polak jest przyzwyczajony do takich zakup. Tego typu produkty kupował najczęściej w małym, lokalnym sklepie osiedlowym, widząc je i nawet czując ich zapach. I to była przewaga właśnie naszego biznesu do tej pory. I jakby to, co powiedziałem, że... Bo pan mówi, jak się zmieniła nasza sytuacja. Nasza sytuacja zmieniła się o tyle, że nagle po 13 marca ta sprzedaż internetowa, tak jak była na niskim dosyć poziomie, ona wybuchła. Ona nam, mieliśmy kilkusetprocentowe wzrosty tydzień do tygodnia po 13 marca, aczkolwiek niestety nie jest to tak duża sprzedaż, żeby pozwalała wygenerować takie dochody, żeby było nas stać na te wszystkie obciążenia, które są związane z utrzymaniem pracowników, no magazynów, czynszy, ZUS-ów i tak dalej, i tak dalej. To niby, to mimo, że ta sprzedaż wybuchła, to ona z małego poziomu, ona urosła tyle, że w kwietniu udało nam się wygenerować 30% sprzedaży z ubiegłego roku. A jak sytuacja dzięki pracowników internetu właśnie w tej chwili? Jakie ruchy zamierzacie podjąć? Czy może czekacie jeszcze na decyzję, która gdzieś z góry spłynie? Tarcza antykryzysowa 3.0 ma się pojawić w tym tygodniu. Liczymy na tą tarczę 3.0, ponieważ te dwie pierwsze tarcze troszkę pomogły, ale niestety nie na ten moment nie za wiele. To taka jest prawda. I składamy wnioski o postojowe dla pracowników, żeby oni dostali chociażby część tych wynagrodzeń, które mieli wcześniej, ale tak naprawdę wszyscy czekają, co się wydarzy i kiedy będzie jakiś powrót do normalności. Zarówno my czekamy, jak i nasi pracownicy czekają. Jedynym, tak się wydaje, na tę chwilę najlepszym wyjściem jest wspieranie lokalnych przedsiębiorców przez nas, przez konsumentów, czyli nie kupujmy, że tak powiem, gdzieś dalej, tylko zostawmy te pieniądze w naszym powiecie, w naszym regionie. Dlatego też postanowiliśmy zgłosić się też tutaj do państwa, w ogóle za pośrednictwem państwa będziemy robić coś, czego do tej pory nie robiliśmy, reklamę na terenie naszego miasta i powiatu, Września, Gniezno. To takie działania już zostawmy sobie na tak zwaną antenę. My w każdym razie wspólnie zachęcamy do tego, żeby spróbować właśnie kupić coś lokalnie, a nie zdalnie. I lokalnie wcale nie oznacza, że nie przez internet, bo w internecie radzicie sobie całkiem fajnie. No właśnie radzimy sobie całkiem fajnie w najdalszych nawet zakątkach kraju. Mamy bardzo dużo klientów z Warszawy, z Wrocławia, ale w ogóle już z takich miejscowości oddalonych od nas o setki kilometrów, ponieważ jak już nas ktoś znajdzie w tym internecie, to dzisiaj, dlatego że działamy 2 lata już, a nie, że dzisiaj zaczynamy to robić, dlatego można nas jeszcze znaleźć. Aczkolwiek nie jesteśmy koncernem, nie jesteśmy korporacją i nie stać nas jest na tak szeroką kampanię, na jaką sobie pozwoliłyby sklepy duże, sieciowe, koncerny. Musimy powoli kończyć, no nasz właśnie czas antenowy. I chcielibyśmy tylko powiedzieć, że i mieszkańcy Wrześni, i Gniezna mogą u nas robić w internecie bezpieczne zakupy, a my je dostarczymy do domu w sposób bezpieczny, zapakowany, z lodem. Także zachęcamy państwa, wyroby tradycyjne z dziada pradziada. A naszym gościem był współwłaściciel firmy Wyroby Tradycyjne z Dziada Pradziada, pan Adam Plackowski. Dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję panu. 93,7 Radio Wrześni. Najlepsze, bo lokalne.